Dzień dobry. Siema, siema, sensu nie ma. Tutaj Tomix. Witam Ciebie w tym materiale. Trochę czasu minęło, odkąd się ostatnio widzieliśmy, żebym sobie do Was pogadał, także jak wypadłem z wprawy, to proszę, miejcie to na uwadze. Myślę, że warto nagrać takiego vloga, ponieważ no, zbliżają się ogromne zmiany w moim życiu. Myślę, że jest to ostatni vlog z tego mieszkania. Ale zacznijmy może od początku. W październiku startowałem na zawodach NPC. Na pewno część z was wie, część z was nie wie. Startowałem w Londynie, w Alicante oraz w Warszawie. Uważam te starty za bardzo udane. Może nie wszystkie, ale generalnie jestem zadowolony z formy, z progresu, jaki udało mi się uzyskać. Wiem, nad czym mam pracować, także sportowo jestem mocno ukierunkowany. Druga sprawa, myślę, że dużo bardziej istotniejsza, no to jest to, że spodziewam się dziecka. Wspólnie z Pauliną, czyli z moją partnerką, no, za jakiś miesiąc będziemy mieli maleństwo, córeczkę, będzie się nazywała Sophie. Jeszcze nie wiemy, czy przez PH, czy przez FI. Możecie napisać w komentarzu, co jest lepsze. Nie wyśmiewajcie tego imienia, mi się bardzo podoba. I po prostu no, chcę, żeby tak się nazywała. Także opuszczamy to mieszkanie, zmieniamy na jakiś czas miejsce zamieszkania, tymczasowo, no a potem docelowo planujemy kupić nieruchomość. Nie będę jeszcze mówił jaką, gdzie, ale myślę, że ten vlog będzie takim początkiem i naturalnie będzie ta sytuacja się rozwijała. Będziecie mogli ze mną przeżywać te emocje narodziny dziecka, przeprowadzki, w międzyczasie cały czas progresu treningowego, życiowego. Oprócz tego też zaangażowany jestem w kilka projektów. Nie będę też na razie zdradzał jakich. No i jeszcze jedna istotna kwestia, tutaj już bardziej treningowo, kulturystyczna, zawodnicza. Mianowicie mam nowego trenera, ale o tym, kto jest moim trenerem, dowiecie się później. Także dajcie teraz już łapkę w górę, jeżeli to oglądacie. I jak będzie, zaczniemy sobie delikatnie. Jak będzie 100 łapek w górę, to w następnym odcinku opowiem, kto jest moim trenerem. Tak. Napiszcie od razu w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w reszcie odcinków, ponieważ no, wypadłem z trochę z tego vlogowania. Nie wiem za bardzo, co jest teraz na YouTubie modne, co nie. Chciałbym trafić w algorytm, bo myślę, że dużo ciekawej treści mam do przekazania. No i co? Widzimy się w dalszej części vloga. Lecimy dzisiaj na trening pleców w takiej podziemnej siłowni, ale to zobaczycie zaraz. No dobra, także jesteśmy na treningu. Siłownia jest zlokalizowana pod ziemią, także nawet nie próbujcie tutaj trafić, bo nie traficie. Dzisiaj trening pleców, także będzie to 5 ćwiczeń, około 2-3 serie robocze na ćwiczenie. Trening pleców robię raz w tygodniu, wcześniej robiłem 2 razy w tygodniu, no ale teraz priorytet jest na coś innego, także plecy po prostu no, przetrenuję całe, na szerokość, na grubość, na jednej sesji treningowej, także nie ma co pierdolić, lecimy. Muddy like Play-Doh. I pull four inside my Faygo. I stack my money on top like Lego. She wanna fuck, I tell her, let's go. In the back
room. Counting mad blues. Pop a perky, got me shining like the back room. Everybody talk about me like it's that true. Pop a perky, got me shining like the back room. New chain, kid like Bruce Wayne. No face, dirty like Rose Waves. You sank, run to the blue bangs. New chain, kid like Bruce Wayne. No face, dirty like Rose Waves. You sank, run to the blue bangs. New chain, kid like Bruce Wayne. Yo face, dirty like Rose Waves. New chain, kid like Bruce Wayne. Yo face, dirty like Rose Waves. New chain, kid like Bruce Wayne. Yo face, dirty like Rose Waves. Widzieliście trening pleców. W pewnym momencie zebrała się całkiem niezła ekipa na treningu. Także nagrałem tylko swoje serie, ale był też Olaf, był Jacek, był Maciek. Także widzicie, na nielegalu wszyscy tutaj działają. Jeżeli jeszcze nie daliście łapki w górę, to zróbcie to teraz i napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym vlogu. Pamiętajcie, 100 łapek w górę to jest informacja o tym, kto jest moim trenerem, bo tego jeszcze nie upubliczniałem. No i co? Myślę, że to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną w ciągu tego dnia. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. Może jedzenie, może dalej trening, może taki dzień z życia, może moje suple, może towar, cokolwiek. Życzę Wam miłego dnia. See ya. Mm.